Witajcie w drugim filmie, w którym zaprezentuję Wam przygotowane przeze mnie kalendarze letniego Grand Prix i Pucharu Świata. W pierwszym odcinku były to kalendarze na sezon 2024-25. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przygotowałem wizję kalendarzy na 10 lat do przodu, czyli na sezon 2032-33. Z pewnością znajdzie się tu więcej niespodzianek i nietypowych jak na dzisiejsze czasy rozwiązań niż w poprzednim filmie. Różnicą w stosunku do poprzednich kalendarzy będą też zmiany wymiarów niektórych skoczni, wynikające z ich hipotetycznej przebudowy. Tak więc na początek zapraszam na kalendarz letniego Grand Prix 2032. W poprzednim odcinku zaprezentowałem Wam coś, co nazwałem prologiem do Pucharu Świata. Tym razem z prologiem będziemy mieli do czynienia również w ramach letniego Grand Prix. Nie różni się on niczym szczególnym w stosunku do zwykłych konkursów, ale stanowi coś na wzór mini turnieju, za który wręczana jest dodatkowa nagroda pieniężna. Prolog do letniego sezonu 2032 mógłby się odbyć na dużej skoczni w Oberhofie i składałby się z trzech konkursów, z czego sobotni byłby drużynowym. Niecałe dwa tygodnie później, w czwartek 1 lipca, odbyłby się pojedynczy konkurs w Szczyrku, a w weekend zawody w Wiśle. Tydzień później zawitalibyśmy do czeskiego Liberca, po czym nastąpiłyby dwa tygodnie przerwy od rywalizacji. Po powrocie odbyłby się długi weekend w Hinterzarten z piątkowym mixtem, a następnie kolejne dwa tygodnie przerwy. 7 i 8 sierpnia mielibyśmy dwa konkursy we francuskim Courchevel. W sobotę odbyłyby się zawody duetów, a w niedzielę konkurs indywidualny. Kolejne dwa tygodnie później, 21 i 22 sierpnia, mielibyśmy zawody w Zakopanem. Dzięki takiemu rozwiązaniu mielibyśmy tylko jeden konkurs indywidualny na przestrzeni niemal całego miesiąca, co dałoby zawodnikom dużo czasu na spokojny trening w środku lata bez dużych strat punktowych w klasyfikacji łącznej. Po Zakopanem rozpoczęłoby się swego rodzaju azjatyckie tournée. 28 i 29 sierpnia odbyłyby się konkursy w Hakubie. Tydzień później na olimpijskich skoczniach w Dziangdziaku, a w kolejny weekend w kazachskim Szczuczyńsku. Po azjatyckich konkursach mielibyśmy dwa tygodnie przerwy, a 25 i 26 września konkursy w rumuńskim Rasznowie. W czwartek 30 września odbyłby się pojedynczy konkurs w Hintzenbach, a w pierwszy weekend października konkursy w Klingenthal. Podobnie jak przedstawiałem to w poprzednim filmie, również w letnim Grand Prix 2032 finałowe konkursy odbyłyby się w Stanach Zjednoczonych, jednak tym razem w całkiem innej formie. 12, 14 i 16 października, czyli we wtorek, czwartek i sobotę, odbyłyby się trzy konkursy na trzech różnych amerykańskich skoczniach. Jednocześnie zostałyby one rozegrane w ramach turnieju American Cup, do którego wliczałyby się również punkty z kwalifikacji, podobnie jak w turnieju Row Air. Za podium w klasyfikacji końcowej American Cup przyznawano by duże nagrody pieniężne, aby zachęcić skoczków do udziału w tych zawodach. Letni kalendarz, który przygotowałem, jest bardzo długi i bogaty, przez co wielu skoczków z pewnością opuszczałoby niektóre konkursy. Zostałoby to jednak zminimalizowane poprzez wzrost znaczenia letniego cyklu. Dodatkowe nagrody pieniężne i oczywiście trofea przyznawane za zwycięstwo w prologu do letniego Grand Prix oraz w American Cup, a także znacznie podniesione nagrody za podium całego cyklu Grand Prix z pewnością zmobilizowałyby niejednego zawodnika do większego zaangażowania w ten cykl. Również częste dwutygodniowe przerwy między startami dają możliwość zarezerwowania sobie na spokojne treningi okresu trwającego nawet miesiąc przy stracie zaledwie jednego konkursowego weekendu. Przejdźmy już jednak do kalendarza Pucharu Świata 2032-33. Podobnie jak w zeszłym filmie, również tutaj umieściłem prolog do Pucharu Świata rozegrany na torach lodowych i igielicie. Prolog byłby traktowany jak dodatkowy turniej z nagrodami pieniężnymi. Odbyłby się w tym samym miejscu, gdzie coroczne finały Pucharu Świata, czyli w Planicy, tyle że na skoczni dużej. Byłby to długi weekend ze skokami, z piątkowym konkursem indywidualnym, sobotnią drużynówką i kolejnym konkursem indywidualnym w niedzielę. Następnie mielibyśmy długą, trzytygodniową przerwę aż do konkursów w Finlandii pod koniec listopada. Wynikałoby to z postępującego ocieplenia klimatu, przez co coraz trudniej byłoby znaleźć jakiekolwiek naśnieżone skocznie przed 20 listopada. Jak widzicie, skocznia w Kusamo zostałaby do tego czasu przebudowana na HS-145 i umożliwiałaby bezpieczne loty za granicę 155 metrów. W połowie tygodnia odbyłby się pojedynczy konkurs na również przebudowanej skoczni w Kuopio, a 27 i 28 listopada w nietypowym terminie mielibyśmy zawody w Lahti. Pierwszy weekend grudnia to zawody w norweskim Tromso, gdzie obecnie nie ma skoczni narciarskiej, jednak od dosyć dawna słyszymy o planach budowy tego typu obiektu w tej norweskiej miejscowości. Być może za 10 lat się go doczekamy. Byłby to z pewnością bardzo przydatny obiekt dzięki swojemu położeniu na północy Norwegii.
Na przełomie listopada i grudnia zima byłaby tam niemal gwarantowana. 11 i 12 grudnia Puchar Świata przeniósłby się do Lake Placid, a następnie do Engelbergu. Później mielibyśmy turniej czterech skoczni z przebudowaną skocznią w Oberstdorfie i Bischofshofen. Później nastąpiłaby dość długa przerwa, aby dać odpocząć zawodnikom po dość wyczerpującej pierwszej części sezonu. Powrót nastąpiłby 15 stycznia w Wiśle w ramach turnieju polskiego. W jego skład wchodziłby również pojedynczy konkurs w Szczyrku i zawody w Zakopanem. Pod poprzednim filmem pojawiły się komentarze, że turniej Polski ma być pojedynczą, a nie stałą inicjatywą. I rzeczywiście Sandro Pertile wspomniał niedawno w wywiadzie, że najprawdopodobniej turniej Polski będzie jednorazowy, o czym szczerze mówiąc nie wiedziałem. Kalendarze, które przygotowuję w tych filmach, mają jednak być kalendarzami wymarzonymi, więc załóżmy, że do 2032 roku udało się przekonać dyrekcję Pucharu Świata do organizowania tego turnieju na stałe. Po turnieju polskim mamy konkursy w Willingen i Sapporo. Jak pewnie zauważyliście, skocznia w Willingen ma wpisany punkt HS160, dzięki przekonaniu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej do zrobienia z tej skoczni czegoś w rodzaju półmamuta, tak samo jak w Ironwood. Dzięki tej przebudowie skocznia w Willingen pozwalałaby na skoki poza granicę 170 metrów. Kolejne dwa weekendy odbyłyby się w Stanach Zjednoczonych. Jeden w Iron Mountain i jeden na półmamucie w Ironwood. W Iron Mountain odbyłby się również pierwszy w historii USA i jedyny w sezonie konkurs mixtów. W dniach od 22 lutego do 6 marca odbyłyby się Mistrzostwa Świata w Zakopanem. Po mistrzostwach 12 i 13 marca mielibyśmy loty narciarskie na świeżo zmodernizowanej skoczni w Bad Mittendorf o punkcie HS 250 metrów. W roku 2032 najprawdopodobniej zostanie już skorygowana zasada mówiąca o nieprzekraczaniu 135 metrów wysokości od progu skoczni do wypłaszczenia, która obecnie uniemożliwia przebudowę mamucich skoczni. Dzięki tej przebudowie w Bad Mittendorf dałoby się oddawać skoki nawet w granicach 265 metrów. Następnie mielibyśmy turniej Row Air w dobrze znanym układzie, gdzie skocznia w Vikersund byłaby jeszcze przed modernizacją. Po remoncie byłaby już natomiast skocznia mamucia w Planicy, gdzie w dniach od 1 do 3 kwietnia odbyłby się finał Pucharu Świata. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu nowych przepisów, skocznia w Planicy jako jedyna na świecie posiadałaby HS na 260 metrze oraz punkt K na 220, umożliwiając dzięki długiemu, delikatnemu wypłaszczeniu loty nawet w granicach 280 metrów. W ten sposób przybliżylibyśmy się na zaledwie jeden przysłowiowy krok do budowy skoczni, na której możliwe stałyby się 300-metrowe loty. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Standardowo zachęcam do pisania w komentarzach, jakie zmiany wprowadzilibyście do tego kalendarza lub możecie nawet stworzyć swoje własne propozycje, z którymi chętnie się zapoznam. Przypominam również, że już za kilka dni na kanale pojawi się trzeci odcinek z tej miniserii, w którym zaprezentuję Wam kalendarze na sezon 2042-43. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.